Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. W sprawie tej, która leżała u podstaw sformułowania wniosku o odwołanie ministra sprawiedliwości, zadziałaliśmy szybko i bardzo właściwie. Minister Ziobro zareagował w sposób natychmiastowy. Była to sprawa, którą z całą pewnością można nazwać kłótnią w rodzinie. Kłótnią w rodzinie sędziów. Kłótnią w rodzinie sędziów dlatego, że jedni sędziowie rzeczywiście bronią i bronili tego starego porządku, tego, żeby było tak, jak było, ale pojawili się sędziowie w całym tym procesie naprawy wymiaru sprawiedliwości, którzy chcą naprawiać rzeczywistość, którzy nie zgadzają się na taką jakość, tak niską jakość wymiaru sprawiedliwości, jaka miała miejsce w czasach III Rzeczpospolitej. Dlatego reakcja w sprawie byłego ministra Piebiaka była szybka i natychmiastowa. Dlatego rozumiem też emocje po stronie tutaj ław opozycji, ponieważ wasz wniosek jest bezprzedmiotowy. Odnosicie się do rzeczywistości, która została szybko naprawiona. Ale swoją drogą bardzo dziwię się też niektórym sformułowaniom z tego wniosku, ponieważ dostrzegacie pewne zachowania tylko w jednej części, tej, która dotyczyła sprawy związanej z korespondencją ministra Piebiaka, a nie dostrzegacie jakże karygodnych sformułowań po stronie sędziów, którym przyklaskujecie. Znamienne jest właśnie to, że patrzycie jednostronnie na ten proces i tak jak nie dostrzegaliście wcześniej wielkiej piramidy Amber Gold, większej niż piramida Cheopsa, jak nie dostrzegaliście albo nie chcieliście dostrzegać wielkiej luki VAT-owskiej, tak wielkiej jak wyciek ścieków warszawskich. Niestety. A jednocześnie, szanowni państwo, domagacie się od ministra sprawiedliwości pośrednio, żeby kontrolował telefony swoich podwładnych. No nie wiem, macie chyba jakieś autorytarne zapędy. Nie wiem, co by powiedział komisarz, jeden z komisarzy, na których często powołuje się opozycja, ale my oczywiście nie dopuszczamy takich standardów. Trudno, żeby szef instytucji kontrolował telefony wszystkich swoich podwładnych. Nie było to ani możliwe, ani nie są to nasze standardy. Dlatego, szanowni państwo, ten wniosek jest bezprzedmiotowy, ale pozwólcie, że w kilku minutach również odniosę się do jakości wymiaru sprawiedliwości, które odziedziczyliśmy i również do kwestionowanych przez was zmian wprowadzanych przez nas. Otóż powołujecie się często na standardy zachodnie, francuskie, niemieckie. Nie wiem tylko, czy wiecie, jakie są te standardy. Nie wiem, czy wiecie, że w Niemczech jest Richterwahlausschuss, taka komisja sędziowska składająca się z 32, uwaga, wyłącznie polityków. To jest ich Krajowa Rada Sądownictwa, składająca się z 32 wyłącznie polityków. I nie kwestionujcie ich standardu. Tymczasem my, którzy zreformowaliśmy Krajową Radę Sądownictwa w taki sposób, że składa się ona i tak z większości sędziów, ale również reprezentantów innych kluczowych ciał politycznych w Polsce, to kwestionujecie mechanizm powołania Krajowej Rady Sądownictwa. Podobnie mechanizmy hiszpańskie, francuskie. Nie było po drugiej stronie w Brukseli żadnego kontrargumentu, kiedy przedstawiałem sposób, w jaki my reformujemy wymiar sprawiedliwości. Było tylko judzenie z waszej strony w kierunku niektórych polityków, bo tak trzeba nazwać w Komisji Europejskiej, którzy doprowadzili do takiej niepotrzebnej polaryzacji, która z kolei się potem przełożyła na taką głęboką niechęć wzajemną w środowisku sędziowskim. Mówicie, szanowni państwo, w swoim wniosku, bardzo często tutaj pada z tej trybuny słowo hejt, nienawiść. Otóż dobrze jest przypomnieć to słowo w waszym kontekście, bo to wy byliście ojcami, założycielami przemysłu pogardy od 2005 roku, kiedy zaczęliście niszczyć prezydenta Lecha Kaczyńskiego i później głosy pana Niesiołowskiego, pana Palikota i wszystkich innych,
którzy wzniecali tylko nienawiść, były z całą pewnością prawzorem tego hejtu, którego dzisiaj jest rzeczywiście za dużo. Ale uderzcie się we własną pierś i postarajcie się wyeliminować ten język nienawiści z waszego, z waszej narracji, z waszej retoryki. Szanowni Państwo, mówicie o nieprawidłowościach, które zostały szybko wyeliminowane. A dlaczego schowaliście teraz pana Brejzę? Niech to pytanie na chwilę zawiśnie w powietrzu. Niech ono na chwilę zawiśnie w powietrzu. Spuściliście głowy. A powiem wam, dlaczego schowaliście pana Brejzę. Otóż dlatego, że w Inowrocławiu, jak donoszą media, na przykładzie wielu konkretnych zachowań, jak donoszą różne media, w Inowrocławiu dochodziło do czegoś dalece gorszego, dalece bardziej karygodnego. Otóż najprawdopodobniej dochodziło do używania instytucji publicznych, jakim jest Urząd Miasta. Panie premierze, przepraszam. Przepraszam, panie premierze. Panie pośle, pan narusza powagę Sejmu. Upominam pana, zwracam panu uwagę. To jest niedopuszczalne pańskie zachowanie. Jeszcze raz się pan odezwie, w ten sposób zostanie pan ukarany. Jeszcze jedno, panie premierze, jeszcze momencik, jeszcze mam pan wyłączony mikrofon. To jest skandaliczne zachowanie, panie pośle, niedopuszczalne. Panie pośle, jeśli pan nie chce słuchać tej debaty, może pan wyjść w kuluary. Ale jeśli pan zostanie, proszę dać dokończyć premierowi. Bardzo proszę, panie premierze. Sprawa, pani marszałek, Wysoka Izbo, otóż sprawa, do której teraz nawiązałem, jest sprawą o najwyższej wadze porównywalności właśnie z tym, do czego się odnosicie w swoim wniosku. Ponieważ instytucja publiczna, najprawdopodobniej, jak poinformowały nas media, została użyta przez wysokich funkcjonariuszy publicznych do celów hejtowania. Trudno wyobrazić sobie bardziej skandaliczne, bardziej karygodne zachowanie. Dlatego, szanowni państwo, ten wniosek jest zdumiewający, ponieważ rzeczywiście tak głęboko zepsuta, tak głęboko zepsute sposoby reagowania, zachowywania się również po waszej stronie, przede wszystkim po waszej stronie u sędziów, jest rzeczywiście czymś nagannym. Reakcja na to powinna być natychmiastowa, tak jak u nas. Po waszej stronie na to nie zareagowaliście. Tymczasem, tak jak powiedziałem, jest się czym zajmować, jest co reformować, ponieważ wymiar sprawiedliwości może być albo dobry wymiar sprawiedliwości kołem zamachowym rozwoju gospodarczego, albo może być wielką kulą u nogi. I mówię to z tej trybuny. Wymiar sprawiedliwości był wielką kulą u nogi rozwoju Rzeczpospolitej. I przykładów niestety... Pan poseł Grabarczyk zgodził się ze mną, powiedział i po 4 latach jest jeszcze gorszy. Zgadzam się z pewną częścią wypowiedzi pana posła, ponieważ w tym zdaniu przebrzmiewa zgoda na to, że był kulą u nogi rozwoju w czasie III Rzeczpospolitej. Natomiast wystarczy przytoczyć kilka przykładów. Niektóre zostały tutaj już poruszone. Na przykład skazanie na karę grzywny i na kilka dni aresztu osoby, która ukradła batonik za 99 groszy. O, słyszycie państwo, kiedy wstawiamy się za kimś słabszym, za kimś biednym, jest jęk pogardy po tej stronie. Otóż nie, to są właśnie słabsi ludzie, za którymi my się opowiadamy. Kiedy we wrocławskim sądzie, nie wiem, to dzisiaj nie padło, doszło do przedstawienia wyroku i uzasadnienia na zasadzie kopiuj wklej. Taka była jakość. Kiedy sędzia Moraczewski dogaduje się z sędzią Pietrzkowskim, gdzie było piętnowanie? Pokażcie chociaż jeden przypadek upolitycznienia wyroku sądowego. Pokażcie wpływ w naszych czasach chociaż w jednym przypadku na jakąkolwiek sprawę sądową. Nie ma takiego przykładu, a ja mogę podać najsłynniejszej sprawie,
która dotyczyła największej w historii III Rzeczpospolitej piramidy finansowej, Amber Gold, doszło do takiego przypadku, że sędzia Milewski był gotów, bo nie wiedział, z kim rozmawia, do przekazania sprawy takiemu sędziemu, który by w sposób spolegliwy wobec Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przeprowadził daną sprawę. Czy to nie jest karygodne? Czy to jest zachowanie, którego byście chcieli bronić? To dlatego trzeba było podjąć się gruntownej naprawy wymiaru sprawiedliwości. I my się tego podjęliśmy. I szanowni państwo, Wysoka Izbo, czy wam nie przeszkadzała wreszcie sprawa, która dla tego środowiska jest niezwykle szkodliwa? Nemo iudex in sua causa. Nikt nie powinien być sędzią we własnej sprawie. Czy nie jest tak, że sędziowie sami siebie wybierali? Sędziowie sami siebie oceniali? Sędziowie sami siebie nagradzali? Sędziowie sami siebie dyscyplinowali? No może w tej sprawie to szału nie było, bo rzeczywiście żadnych przypadków poważnego zdyscyplinowania ja nie znam. I dlatego, Wysoka Izbo, dalsze reformowanie jest potrzebne. Reakcja pana ministra Ziobry była właściwa i szybka na niewłaściwe zachowania. A do Wysokiej Izby i do opozycji apeluję o takie samo, o bardzo podobne traktowanie przypadków, które, będę łaskawy, są podobne w swojej charakterystyce, ale jak donoszą media, być może ta, za którą odpowiadają wysocy funkcjonariusze związani z Platformą Obywatelską, być może, jeżeli jest prawdą to, co piszą media, jest dalece gorsza, ponieważ wiąże się z używaniem pieniędzy publicznych, jeżeli jest prawdą to, co gazety piszą. I do tego powinniście się odnieść również. To jest wysoce naganne zachowanie. Dlatego, Wysoka Izbo, oczywiście będziemy wnioskować o odrzucenie tego wniosku, ale dlatego też chcę podkreślić, że dalsze reformowanie wymiaru sprawiedliwości jest niezbędne dla właściwego rozwoju Polski, dla dobra Polaków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu premierowi. Zamykam dyskusję.